Cześć, witam Was na kanale Polish Polyglot. Jakiś czas temu mówiłam Wam, że chciałam nagrać filmik o tym, w jaki sposób można pracować nad swoją uważnością, w jaki sposób można pracować nad tym, żeby skuteczniej uczyć się języków. I taki filmik będzie za niedługo, ale jednym właśnie z tych punktów, co można zrobić, żeby lepiej się uczyć, to jest uważne słuchanie. I dzisiaj właśnie cały ten filmik chciałam poświęcić temu tematowi. Słuchajcie, no tutaj nie chodzi o żadne badania naukowe, to są moje własne doświadczenia, o których ja Wam chcę dzisiaj opowiedzieć, także no traktujcie to troszkę może tak z przymrużeniem oka. Żeby uczyć się języka obcego, trzeba przede wszystkim dobrze słuchać. To jest bardzo ważne, żebyśmy skupiali się na tym, co ludzie mówią. A ja wiem, że wielu ludzi tak nie robi i nie potrafi tak robić ani w języku obcym, ani w swoim ojczystym języku. Po prostu ignorują praktycznie to, co ludzie do nich mówią i albo w ogóle nie słuchają, albo po prostu bardzo szybko o tym zapominają, bo jest to dla nich kompletnie nieistotne. Ja wiem, że tak robi większość ludzi. I naprawdę, jeśli ktoś chce się bardzo efektywnie uczyć języka obcego, to musi naprawdę skupiać się na tym, co ludzie do nich mówią, co ludzie do niego mówią i nie zapominać tego. W moim przypadku takie uważne słuchanie rozwinęło się dzięki temu, o ironio, że po prostu byłam krótkowzroczna jako dziecko, dalej jestem krótkowzroczna, tylko że teraz noszę soczewki kontaktowe albo okulary. Natomiast jako dziecko ich nie nosiłam, bo nie chciałam. Wtedy nie było ani soczewek, ani jakichś fajnych okularów, więc ja po prostu żadnych nie chciałam nosić i chodziłam taka ślepa. Chodziłam taka ślepa do szkoły, chodziłam po ulicach i tak naprawdę ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. W pewnym momencie również miałam problemy w szkole, ponieważ nie widziałam w ogóle, co nauczyciel pisze na tablicy i nie słyszałam jednocześnie tłumaczenia do tego, co było na tej tablicy napisane. I ja później po prostu, kiedy już nauczyciel wytłumaczył, dobrałam swój zeszyt, podchodziłam do tablicy i dopiero to wtedy odpisywałam, także brakowało mi tego wytłumaczenia, które pojawiło się gdzieś tam wcześniej. Jak przechodziłam przez ulicę na przykład, to właściwie nie byłam do końca pewna, czy nadjeżdża samochód, czy nie, ponieważ no niezbyt dobrze widziałam, więc musiałam polegać głównie na swoim słuchu i po prostu musiałam wysłyszeć, czy jakiś samochód się zbliża, czy nie. I właściwie tak mi zostało do dzisiaj, że praktycznie nie muszę patrzeć, czy jedzie samochód, ponieważ ja bardzo dobrze słyszę, czy coś się zbliża. Również kiedy oglądałam jakieś filmy w telewizji, na przykład po angielsku, to bardzo skupiałam się na tym, co ci bohaterowie mówili i słyszałam nie tylko wersję polską, ale również tę wersję angielską w tle, dlatego właśnie, że bardzo dobrze się wsłuchiwałam w to wszystko. Z tego prostego powodu, że nie widziałam dokładnie obrazu. Gdybym jeszcze ignorowała to, co słyszę, no to już kompletnie mogłam sobie darować oglądanie jakichkolwiek filmów, ponieważ bym w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. I właśnie to, ta moja wada wzroku spowodowało, że ja bardzo rozwinęłam swój słuch i stałam się bardzo uważna na wszystko. I dzisiaj, zostało mi to do dzisiaj oczywiście. I również dzisiaj jest nadal tak, że ja wszystko słyszę. Ja mam po prostu ekstremalnie dobry słuch i mieszkam na drugim piętrze, a jeśli ktoś na dole zapali papierosa, to ja to usłyszę. Poza tym przeszkadzają mi dźwięki, których inne osoby w ogóle nie słyszą. Już nie mówiąc oczywiście o głośnych dźwiękach, których ja nie jestem w stanie znieść po prostu. Nie, oczywiście nie zjadać, ale znieść. Ponieważ po prostu one są dla mnie za głośne. Mi to bardzo przeszkadza, ponieważ to naprawdę dosłownie wali w moje uszy, dlatego że te uszy są tak nastawione na odbieranie wszystkich po prostu najmniejszych dźwięków, więc tym bardziej głośne dźwięki są absolutnie nie dla mnie. Nie lubię też jakichś dużych skupisk ludzi, już właściwie nie lubię, kiedy mam wokół siebie kilku ludzi, ponieważ już to wtedy jest dla mnie za głośne i po prostu nie czuję się dobrze, zaczyna mi boleć głowa. Bardzo, bardzo lubię ciszę. Natomiast oczywiście nie ma czegoś takiego jak cisza absolutna w naszym świecie, no chyba, że ktoś się zamknie w pokoju dźwiękoszczelnym, to może wtedy uda mu się to osiągnąć, ale generalnie no nie ma czegoś takiego, żeby było cały czas absolutnie cicho. Ja zauważyłam właśnie, że do dzisiaj, mimo że już noszę soczewki i widzę wszystko dobrze dookoła, to jednak do dzisiaj bardzo się orientuję po słuchu, co się dzieje wokół mnie i na przykład kiedy jadę samochodem, po pierwsze nie mogę mieć włączonego radia, bo mnie irytuje i przeszkadza mi po prostu, ponieważ to jest dla mnie zbyt rozpraszający dźwięk. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. Ja się bardzo orientuję właśnie słysząc wszystko, więc kiedy jadę autem, nie chcę mieć włączonego radia, ponieważ mimo że ja teraz widzę wszystko dokładnie, to nie czuję się komfortowo, kiedy nie słyszę. Także cała ta moja ignorowana przez lata wada wzroku spowodowała, że ja bardzo dobrze słyszę, bardzo orientuję się
według słuchu i również bardzo wsłuchuję się w to, co ludzie mówią. I właśnie w taki sposób wsłuchiwałam się również w filmy, dlatego właśnie nauczyłam się tego angielskiego. Czasami naprawdę mnie pytacie, jak to jest możliwe, że gdzieś ten angielski tam był w tle, a ja się go tak nauczyłam i właściwie nie wierzycie, ale to naprawdę było tak, ponieważ ja się naprawdę bardzo mocno w to wsłuchiwałam, zupełnie nieświadomie. Ja tego nie robiłam specjalnie, ale ja to robiłam nieświadomie właśnie po to, żeby coś zrozumieć z tego filmu. Dlatego moją radą dla osób chcących się szybko uczyć języków obcych jest to, żeby naprawdę wsłuchiwać się we wszystko. W muzykę, w filmy, seriale, w radio, w to, co mówią ludzie przede wszystkim. I naprawdę nie ignorować tego, co mówią ludzie, wsłuchiwać się w to, zapamiętywać to. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu ludzi to nie jest proste, dlatego że oni całe życie orientowali się według swoich oczu i nie są tak przyzwyczajeni do skupiania uwagi na tym, co słyszą. Ale wydaje mi się, że można to ćwiczyć. I na przykład, okej, ja Wam teraz nie powiem, że macie sobie ubrać opaskę na oczy i chodzić po prostu z tą opaską i w taki sposób ćwiczyć słuch, no to by było trochę głupie, ale można to zrobić w inny sposób. Po pierwsze, postarajcie się wsłuchiwać w ciszę. Nawet kiedy leżycie w nocy, to zobaczycie, że ta cisza nie jest absolutna, że słyszycie tak naprawdę bardzo wiele dźwięków. I może to być na przykład przejeżdżający samochód, czy gdzieś jakiś sąsiad u góry, na dole, czy coś się zdarzy na ulicy, czy jakiś kot zamiałszy, no cokolwiek po prostu. Co chwilę pojawiają się jakieś dźwięki i nigdy nie jest tak, że jest zupełnie cicho. Także po prostu starajcie się wsłuchać w tę ciszę i postarajcie się określić, jakie dźwięki w danym momencie słyszycie. Kolejne ćwiczenie, dobre moim zdaniem, to jest słuchanie muzyki. I staranie się wysłyszeć różne instrumenty, jakie w danej piosence czy w danym utworze się pojawiają. Bo czasami naprawdę słuchamy muzyki, ale kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, co się tak właściwie na tę muzykę składa. Więc ja uważam, że to jest też bardzo dobre ćwiczenie, żeby właśnie zdać sobie świadomie z tego sprawę, co my właściwie słyszymy. Oczywiście kolejnym bardzo dobrym ćwiczeniem na ćwiczenie uważności jest po prostu medytacja. I ja na ten temat napiszę jeszcze osobny artykuł na blogu. Nie będę się tutaj teraz rozwodzić nad tym tematem, ale to jest oczywiście bardzo, bardzo dobre ćwiczenie do tego, żeby nauczyć się takiej uważności na to, co się dzieje dookoła nas, na świat po prostu. No i przede wszystkim, kiedy coś oglądacie, kiedy słuchacie radia, kiedy rozmawiacie z kimś, po prostu wsłuchujcie się w to, co mówią ci ludzie. Ja wiem, że to nie jest na początku, domyślam się, że to może nie być na początku całkiem łatwe, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, żeby raczej ignorować to, co słyszy, ale po prostu przypominajcie to sobie co chwilę. Będziecie widzieć, że kiedy staracie się słuchać, to po paru minutach, czy nawet po kilkudziesięciu sekundach już ta wasza uważność znowu opada, już gdzieś tam odpływacie myślami, już zaczynacie na przykład oglądać film bezmyślnie. Więc kiedy tylko zauważacie, że takie coś się dzieje, to po prostu od razu świadomie to zwalczajcie, od razu świadomie zaczynajcie słuchać. Okej, będę kończyć już na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia w ćwiczeniu słuchu. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli nie skupiamy się na tym, co słyszymy, no to jak mamy się nauczyć języka obcego, skoro kompletnie ignorujemy obce dźwięki? Więc naprawdę ćwiczcie słuch przede wszystkim. I chodzi mi tutaj oczywiście na skupianie się na tym, co mówią ludzie, nie tylko w języku obcym, ale również w języku polskim. Chodzi mi po prostu o skupianie się na dźwiękach w ogóle. Także powodzenia, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce, pa!